sobotę 8 lipca witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mała przestroga, ale też olbrzymia zachęta. Zanim do przestrogi, do zachęty dojdziemy, wsłuchajmy się w słowa, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. Najpierw czytam je z Księgi Przypowieści, gdzie w 10 rozdziale, w 7 wierszu, tak czytamy. Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona. Zaś drugi fragment wyjęty jest z listu do Hebrajczyków, gdzie w 6 rozdziale, w 12 wierszu, tak czytamy. Nie bądźcie ociężali, lecz naśladujcie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Drodzy, nie bądźcie albo nie bądźmy ociężali. By zrozumieć tą przestrogę albo tą naganę, trzeba cofnąć się troszeczkę w liście do Hebrajczyków, do końcówki 5 rozdziału, do początku 6 rozdziału, bo jest ta mowa o tym, że biorąc pod uwagę czas, powinniśmy być już nauczycielami, a tymczasem, no właśnie, tymczasem znowu potrzeba kogoś, kto by nas nauczył pierwszych zasad, podstaw nauki. I to jest swego rodzaju przestroga, by nie wracać ciągle do tego samego, by nie wracać do tego, co jest tak naprawdę podstawą, by zwracać się ku rzeczom wyższym, by rozwijać się i dojrzewać. Bo tak jak nasze ciało dojrzewa, tak jak nasze ciało potrzebuje wzrostu, tak nasz duch, nasz człowiek duchowy potrzebuje dojrzałości i wzrostu, a wszystko po to, by wydawać plony, wydawać owoce. Bo wtedy tak naprawdę gdzieś z tego życia duchowego wynosimy też radość. Kiedy służymy nie tylko sobie, ale też kiedy możemy służyć innym, nawet najprostszymi rzeczami. Dlatego nie bądźmy ociężali. Do kogo dzisiaj skierowane są te słowa? Myślę, że każdy z nas musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale dzisiejsze słowo daje nam też wskazanie. Lecz naśladujcie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Naśladujmy. Naśladujmy tych, którzy byli przed nami. Naśladujmy tych, którzy są obok nas. Szukajmy wzorów w Kościele, w historii Kościoła, bo myślę, że śledząc biografię innych ludzi, potrafimy wyciągać dobrą naukę dla naszego życia. Potrafimy dostrzegać, w jak różnych warunkach ludzie potrafią żyć i w jak różnych warunkach potrafią robić rzeczy wspaniałe, które potrafią zaskakiwać i przewyższać to, co my nawet jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Dlatego, drodzy, to dzisiejsze słowo z jednej strony jest przestrogą, ale przede wszystkim niech będzie dla nas zachętą do rozwoju, do wzrostu duchowego, do tego, by spoglądać na innych, by szukać, na kim możemy się wzorować, a przede wszystkim, by wzrastać i wydawać dobre owoce. Tego wam życzę. Zostańcie z Bogiem.